bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Obecnie gmina Dobre jest szczególną miejscowością na mapie powiatu mińskiego, a nawet Mazowsza, ponieważ od 50 lat posiada miejsce wyjątkowe. Jest to Muzeum Konstantego Laszki w Dobrem. Konstanty Laszka był wybitnym rzeźbiarzem, ceramikiem, malarzem, grafikiem, profesorem oraz rektorem ASP w Krakowie. Często nazywany samoukiem, samorodnym talentem, urodził się chłopskiej rodzinie w 1865 roku w Makówcu Dużym, w miejscowości oddalonej od Dobrego o kilka kilometrów. Dzięki pomocy dziedzica Jana Ostrowskiego młody Kostek opuścił Dobre, aby kształcić się w sztukach pięknych. Już za chwilę obejrzycie Państwo materiał przygotowany przez dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Dobre oraz instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Nagranie pod tytułem Gminne legendy na dobrzańskiej scenie przeniesie Państwa odległe czasy, odkryje historię naszej gminy, a nawet mroczne tajemnice. Jak zapomnieć Ciebie, chata, gdzie ja spędzał młode lata, gdzie ja dzieckiem się bawiłem, gdzie pacierza się uczyłem. Widzę twoje białe ściany i ganeczek nasz kochany, gdzie spędziłem wolne chwile, a czas płynął błogo mile. Gdzie spędziłem wolne chwile, a czas płynął błogo mile. A czas nie zawsze o tym kącie moich wspomnień, czy na froncie, czy też dzisiaj myśl ulata, tam gdzie moja droga chata, tam gdzie rodzinne progi, tam gdzie każdy kończy drogi, tam tutaj nad tą rzeką Osownicą siedział młody Kostek, który rzeźbił figurki w drzewie, aż zainteresował się nim i jego zdolnościami dziedzic z Nowej Wsi. Małemu Kostkowi dobrze była znana historia tej miejscowości i miejsce bitwy, które miało miejsce w powstaniu listopadowym 17 lutego 1831 roku. To właśnie teraz znajdujemy się przed pomnikiem, kapliczką, którą w 1917 roku wraz z parafią postawił proboszcz parafii Dobre. Jest to kapliczka, upamiętnia miejsce bitwy. Zakończyła się sukcesem oddziałów polskich. Zginęło około 300 Polaków, a Rosjan 750. Po skończonej bitwie oddziały polskie wycofały się w stronę Okuniewa. Dlaczego tutaj odbyła się bitwa? Jest to dogodne miejsce, ponieważ teren lesisty, tu były tereny bagniste i rzeka, która przepływa tuż opodal pomnika, wzgórza, na których były ustawione armaty, i tutaj generał Skrzydecki wydał rozkaz, żeby powstrzymać maszerujące tutaj tą trasą oddziały rosyjskie korpusu generała Rozena. Urodziłem się w okolicach pobojowiska. Od dzieciństwa słuchałem opowieści o bitwie, często przepełnionych grozą. Jesteśmy w Nowej Wsi, przy drodze polnej prowadzącej do Makówca Małego. Jest to miejsce potocznie zwanym miejscem Trzech Krzyży. Rosjanie w lutym 1831 roku
dokonali mordu na żołnierzach polskich, którzy byli wzięci do niewoli lub byli ranni, i na tych na sosnach, które rosły przy tej drodze, powiesili około 30 Polaków. Ziemię pokryje noc ciemna, cicha. Tam, gdzie dziw, góra między mokradłami, mgieł po bojowisko, dół zapadły. W dole coś jęczy i wzdycha. Ktokolwiek tu zajdzie, boi się licha. Najmniejszy szmer spada gromem w ucho. Tu czar drogę myli, pełzając cicho. Tu kozłem się jawi, jęk żale, nosem prycha. Gdy myślę o moich rodzinnych stronach, widzę przede wszystkim mazowieckie krajobrazy i zachwycającą dych w piersiach przyrody. Być może gdzie indziej, lecz serce jest droższe. Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Powrót w okolicy Makówca Dużego rozrzewnia mnie niezwykle. Ale gmina Dobre to wiele miejscowości, niezwykłych historii, ciekawych opowieści. Dawnych legend idąc śladem, pójdźmy dalej za przykładem. Gdzie korzeni trzeba szukać, do drzwi jakichś trzeba pukać. Lęcin nazwa pospolita. Skąd się wzięła? Każdy pyta. Otóż jak wieść gminna niesie, moc wiatraków stało w lesie. Meły ziarno cały czas, by wykarmić wszystkich nas. Dumnie się prezentowały, wiatr w swych skrzydłach obracały. Nasza wieś tym także słynie, że w całej polskiej krainie nazwy takiej nie doświadczysz. Choćbyś szukał, nie upatrzysz. O wsi naszej już słyszano, gdy XV wiek witano. Wówczas to panowie, panie, przybyli tu dominikanie. Lęcinianie o tym wiedzą, że tu nieopodal, za miedzą, braci ci się osiedlili, dłuższy czas z nami byli. Wśród trzęsawisk, pól i łąk skorzystano z pracy rąk. Kościół piękny zbudowano, do użyteczności oddano. Teren był dość nietypowy, kościół wpadł więc do połowy. Pławiąc się w wodzie, błocie, aż znikł wnet już całkowicie. Mnisi skorzy byli do pracy, zresztą jak wszyscy nasi rodacy. Stawów mnóstwo wykopali i świadectwa innym dali. Po kościele ślad zaginął. Lęcin jednak tym zasłynął. Dominikańskiej rządów sławy mamy dzisiaj piękne stawy. Ojczyznę kochać, nawet tą najmniejszą, a odnajdziesz sobie moc najsilniejszą. Mocą tą, rozumem, zdobędziesz coś cennego, swoje miejsce na ziemi i miłość bliźniego. A czy wiecie, dlaczego w Hermie Dobrego znajduje się dzik? Posłuchajcie. Kilkaset lat temu na terenie gminy Dobre grasował ogromny dzik. Był naprawdę wielki. Miał czarną, błyszczącą sierść, ogromne lśniące kły i groźne spojrzenie. Niszczył uprawy, straszył inne zwierzęta, a nawet atakował ludzi. Wszyscy się go bali, nawet ci najwięksi i najodważniejsi. Dzik straszył ludzi z Dobrego przez parę dobrych lat. I kiedy już wszyscy stracili nadzieję, że znajdzie się śmiałek, który pokona dzika, do Dobrego przybył książę Mazowsza i upolował zwierzynę. Radości mieszkańców nie było końca. W Dobrem nawet wyprawiono przyjęcie na jego cześć. Niektórzy mówią, że dostał rękę najpiękniejszej panny z Dobrego. Zaś straszny dzik został umieszczony w Herbie Dobrego. Pewnie po to, żeby odstraszał wrogów. Kostek, chodź z nami nad rzekę. Całe dnie tylko siedzisz i coś tam dłubiesz. Chodź z nami. A co to? Toż to przecież nasz Burek, jak żywy. Kostek, ja tak nie potrafię. A człowieka tak umiesz wyrzeźbić albo wystrugać? A umiem, to proste. Poczekaj trochę, zaraz będzie. Ojej, to głowa, a ręce?
Nie zapomnij o rękach. Odkąd opuściłem dom rodzinny, minęło wiele lat. Najpierw nauka w Warszawie. W 1891 roku zdobyłem pierwszą nagrodę za wystawioną rzeźbę. Wiązało się to z uzyskaniem stypendium na wyjazd do Paryża w celu kontynuowania rozwoju artystycznego. Już 5 lat minęło, odkąd przybyłem do Paryża. Uczę się u najlepszych mistrzów. Mam wielu przyjaciół z Polski, Wyspiańskiego, Mechofera. Radzę sobie jak tylko potrafię najlepiej. Żeby starczało na życie, pracuję przy budowie kanałów. Nie narzekam na los, wręcz przeciwnie. Jestem wdzięczny, że mogę się kształcić. I choć paryskie niebo nade mną, z chatami chłopskimi zrośnięty jestem na zawsze. Dzień dobry, panie profesorze. Przybyłyśmy do pana z daleka, z dobrego. Co za niespodzianka! Nie może być! To nieprawdopodobne! Jestem ogromnie rad. Dobre. Malutki punkt na mapie. Ta mała kropeczka na mazowieckiej ziemi to nasza mała ojczyzna. Nasze gniazdo rodzinne, nasze korzenie. Nieważne skąd pochodzimy, czy z miasta, czy ze wsi. Ważne, by uwierzyć we własne możliwości. Jesteśmy dumni ze swego rodaka. Kiedy zachodzi słońce, a na niebie pojawiają się gwiazdy, przez okna muzeum wpada światło księżyca. Czarownica pojawia się nie wiadomo skąd i ożywia wszystkie rzeźby Konstantego Laszczki. Myślę, że zaczyna od królewny Kotki, zamkniętej w dzień w pięknej gipsowej rzeźbie. Królewna ta, choć nie siedzi na tronie, wygląda bardzo dostojnie. Ma ciało kobiety z kocimi uszami, pyszczkiem i łapami. Myślę, że to dobra królewna, która jest miła i wrażliwa. A wiecie, gdzie nocami przebywa pan Twardowski i jego słynny kogut? Podpowiem, nie na księżycu, tylko właśnie w naszym muzeum. Poważny pan z okazałym wąsem tęskno patrzy gdzieś w dal. Być może gawędzi sobie o ważnych rzeczach z leśnym mędrcem. Ten mędrzec to potężny żubr z rogami, ogromnym cielskiem i jak na mędrca przystało, z brodą. Ten żubr wie najwięcej ze wszystkich muzealnych stworów. Pewnie jest specjalnym doradcą królewny Kotki i pomaga jej w rozwiązywaniu problemów poddanych. Na dziś wystarczy. Usłyszymy się jeszcze zapewne nieraz. Na koniec chciałbym wam tylko powiedzieć to, co mówiłem studentom przed laty. Dziś, w czasach ogólnego zmaterializowania, rzadko kto myślą przenosi się w świat marzeń. Niewielu ludzi rozumie bajkę i jej znaczenie. To też artysta, żyjący w świecie piękna i poezji, winien zwracać uwagę swojego otoczenia na to, że bajek nie należy lekceważyć. Bo i w najpospolitszej mieści się wiele prawdziwej mądrości i piękna. Żyjemy każdą chwilą życiem naszym, ta jest miłość. Nie umiemy być ostrożni, mamy prawo szukać błądzi. Chcemy brać co los nam daje, wciąż nie rezygnując z marzeń. Wolno nam żyć tak jak chcemy.